Elo, słuchajcie, tutaj majster, jestem pod Gdańskim Lego Store Forum i będę wam pokazywał po kolei, co to jest fajnego, co nie. Jest też operator Igor razem ze mną. Siemano. Także będziemy cisnęli i zacznijmy od witrynki. Co ci się pojawiło w ogóle, który dzisiaj jest? Nie, nie wiem, nie mogę sprawdzić. Ja też nie wiem, który dzisiaj jest. Dzisiaj jest jakiś sierpień, czy tam wrzesień. Dzisiaj jest 16. 16 sierpnia, godzina 17:27. Dobra, jedziemy. Mamy nowe drinksy. Nie? A, mamy. Wow, jest Kung Fu Panda. Co jest jeszcze fajnego? Ten kot. Opony się mega podobają. Majster, mówię ci. No dobra, opony? To jest super secik, nie? Dobra, obejrzymy go w środku. Kolejne dreamsy w ogóle. Dreamsy te, które wyglądają jak Ninjago, nie? Właśnie to. Jak Monkey Kid bardziej. Nie no, Ninjago. Jak co? Jak Monkey Kid. Monkey Kid? Okay. No mi się kojarzy z tą najnowszą świątynią z Monkey Kida. Nie. Dobra. Mamy jakieś takie Bumblebee i chwilowo niedostępne. No co, szkoda. Co to jest chwilowo niedostępny? A Optimus Prime. Optimus Prime. Ale szczerze? No. Mi się oboje bardzo podobają. Bardzo. Szczególnie Optimus. Spoko są. A i jak zawsze tutaj jest kaczuszka, żeby nie było, nie? Ona najlepiej za 1000 zł wziąć, nie? Tak, chciałbym, no. A co mamy na prące? Tu są nasze gablotce prąki pokazane. A majster, proszę, patrz, jeszcze to jest, to. Nie, co to, dużo proszę cię. Ciocia od klocków ma lepszą taką dużą mapę, nie takie małe. Co to w ogóle? A wiem, ale wiesz, to jest ciekawe. Nowa seria Lego przecież, nie? No dobra, okej, może być. Nowy miesiąc, nowe pieczątki. Właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, ogólnie w Lego Starach zbiera się pieczątki do paszportów. Mam już trzeci rodzaj paszportów wydany. Na przykład był taki paszport, gdzie były naklejki w środku. Ja to je później pokażę gdzieś na jakimś sociku, gdzie można było samego siebie ułożyć. Później był taki brązowy, bez naklejek w środku, niby ekologia. A teraz jest czerwony, taki bordowy. To właśnie jest najnowszy paszport, od niedawna w sumie, od miesiąca czasu dopiero jest. Ja w ogóle zapominam o tych pieczątkach cały czas. Ja tak samo. Ale są ludzie, co je zbierają. Dobra, odbijam w sklepu. Siemeczko. Siemeczko. No to jest też majstrulo, nie? To jest, co chodzi. Dobra, okej. Okay. Jest jakaś zabawa. Super świetna. No, cześć, Maja. Gdzie tu Maja nagrywasz? Właśnie nie wiedziałem. Słuchajcie. Jest tutaj z Dreamsów, można sobie poskładać. Ale to jest super. Ale że węża można złożyć? To są te nowe części z tego mecha Zibloba, tego centaura chyba. On bardzo fajne elementy ma, ogólnie, właśnie takie. Ogólnie dużo jest pomarańczowych elementów. Tu mam jeszcze takie. No spoko. Spoczko są, mi się podoba. Tu mamy ten secik ze szczęk. O kurde. Robi robotę. Super jest. Dobra. Ja już wam go pokazywałem w jednym shorcie. Ogólnie to jest mój target, żeby go kupić, ale liczyłem na to, że będą jakieś promki na to. Ogólnie też te radio chciałem sobie kupić. Ono chyba gra to, co z telefonu podłączysz. Nie tylko. Nie, tam nie gra z telefonu chyba tych rzeczy. Nie gra? Nie, chyba nie. Ja słyszałem, że ktoś tam puszczał coś. Nie. W ogóle jest strasznie głośno. Dobra, Bardur już nie mamy, to jeszcze nie tego, okej. Okay. To chyba będzie słaby pomysł, żeby pokazywać, co jest fajnego, ale tak na szybkości. Ja to widziałeś? Właśnie, widziałem. To jest spoko koncept bardzo, mi się podoba. Ej, to jest chyba jeden z fajniejszych setów, tak mi się wydaje. No. A co, naklejki? Chyba niektóre to naklejki, niektóre to drugi. Okej. Mi się bardziej podoba to. No robi robotę, co? Ten mech. No ten Ziblop jest super. Jest elegancki. Ale tak patrząc szczerze, dłużej na tą świątynię, nie? No. Tym dłużej na to patrzysz, tym bardziej się przekonuję do tego szczerze. Fajna jest. No. Jest spoko. No dobra. Okej, to tak. Dlaczego tu ludzie przychodzą? Po pierwsze, bo są punkty VIP. Po drugie, są punkty VIP Insiders. Możecie je wydać za zakupy. Czyli na zakupy się ma. Na zakupy możecie wydać te punkty ogólnie. I co tu jeszcze jest ciekawego takiego? To, że mamy ściankę z klockami i bam, nie? Bam, jest czyna. To jest tak zwany build a minifigur. Czyli coś, gdzie to jest okupacja cała wszystkich ludzi. Tam dzieciaki i dorośli, ja też tam buszuję nieraz i buduję sobie jakieś
jakieś minifigurki. No jest ścianka z kockami. To jest w sumie coś, co jest mega istotne, mega ważne. Tu musisz sobie nabierać klocki. No, tam fajne są często rzeczy. Tak więc jak widzicie, jest zawsze ogromny ruch tutaj w sklepie, więc chyba trzeba przychodzić z rana. Też byłem z rana też i też było spore poruszenie. No dobra, to sobie śmigamy. Majster, czekaj. Nie. A co powiesz na to? Że to kosztuje 10,99. Tyle kosztuje ten separator. Nie no, myślę, że kupno takich 100 będzie idealne. Kupmy. No. A czy miałem zrobić zakupy, ale jednak odpuszczę sobie dzisiaj. Idzie, wrócimy to kiedy indziej. Karamba. Nie, no total. Dobra. Tłoczno bardzo. Strasznie. No, musimy później wrócić. Inny raz wrócimy, no. No. Szkoda trochę. Ale dobra. A, to będzie part 2 po przecięciu. Druga też.